Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Jakiś czas temu dotarła do mnie, ode, dotarła do mnie, ode mnie, dotarła do mnie paczka od Sharkun, w której były m.in. słuchaweczki z 2 była klawiatura PureWriter, ale był także mikrofon krawatowy. Jest to bolajże pierwszy mikrofon krawatowy szarku na SM1. Konstrukcja stosunkowo nieduża i adresowana przede wszystkim dla graczy, więc fajnie byłoby go porównać z jakimś innym alternatywnym, niedrogim mikrofonem, bo na SM1 kosztuje około 50 zł, na przykład z Almanem ZM chyba K1, coś takiego ZM1. Natomiast je dzisiaj zrobi nieco inny, test. porównanie ze Zalmanem też będzie, ale w swoim czasie. Kilka informacji technicznych na sam początek. Mamy podpięcie z 3,5 3 mm 3-polowy mini-jack. Mamy sam mikrofon umieszczony na klipsie. O nim będzie troszeczkę później. Dalej jest również gąbka, która także pełni rolę pop-filtra. Pop sam przewód jest dość gruby i ma długość 2,5 m dokładnie. Mikrofon dookólny, więc zbiera w zasadzie wszystko, co jest dookoła. Natomiast jest on przyczepiany na przykład tutaj, tak jak w tej chwili mam Boya ja YM1 do klapy marynarki, czegokolwiek, ale dzięki przejściówce, którą kiedyś też od Szarkuna dostałem, i w ogóle zapomniałem, że ona istnieje, PMP35, można podłączyć sobie całość. Również do urządzeń mobilnych, bo z tej strony już jest czteropolowy mini jack i dzisiaj zrobię test. To jest dość nietypowy, ale też mający swoje uzasadnienie. Sprawdzę, czy Sharkun SM1 jest w stanie zastąpić mikrofon taki typowo dedykowany do nagrywania filmów, jak na przykład właśnie Boya by M1. Co ważne, oba mikrofony. Dostaniecie w bardzo podobnych cenach, bo Boia BY e M1 kosztuje około 55 zł, zaś Sharkun SM1 około 50. Jako źródła do rejestracji dźwięku, jako rejestratora, wykorzystam mojego iPada z zainstalowaną aplikacją jeszcze z mojego poprzedniego telefonu, telefonu, matko jedyna, z mojego poprzedniego e, mikrofonu krawatowego RODA e, i właśnie tutaj z tą prześcióweczką i magiczny klaps do synchronizacji dźwięku, ten, który teraz słyszycie, również nagrywany jest mikrofonem Boya BY-M1, ale podpiętym już do tabletu i tutaj także rejestrowanym. Należy pamiętać, że w przypadku mikrofonu Boya mamy także niewielki wzmacniacz na samym przewodzie, który jest włączony, jak używam go na przykład z kamerą, a który należy wyłączyć, bo inaczej dźwięk nie będzie rejestrowany w połączeniu z urządzeniami mobilnymi, jak właśnie tablet. Czy smartfon, bo ten też może pamiętać, robić przecież jako rejestrator. Jeżeli chodzi natomiast o mikrofon szarku na SM1, tu dodatkowego wzmocnienia nie ma i w przypadku chęci korzystania z niego, na przykład, właśnie z aparatem, może to być dość mocno problematyczne. Natomiast dzięki przejściówce bez problemu on działa również z urządzeniami mobilnymi, jak właśnie tablet, czy smartfon. Dźwięk, który w tej chwili słyszycie, natomiast zarejestrowany jest przy pomocy mikrofonu Oszarkun SM1. Że cała rejestracja na tablecie, warto pamiętać, że ten test nie jest, właściwie ten dźwięk nie jest poddawany żadnym obróbkom, więc to co słyszycie jest całkowicie surowe. Nie ma podbijanych tonów niskich, nie ma niwelowanych przez Wszystko jest dosłownie tak, jak jest nagrywane na samym urządzeniu. I o ile na innym urządzeniu rejestrującym, na dedykowanym rejestratorze lub na przykład na smartfonie, z uwagi na aplikację, na oczywiście samą kartę dźwiękową, ten dźwięk będzie nieco inny, to Różnice w zasadzie będą zachowane. Jeżeli chodzi o mikrofon Sharkuna, to muszę przyznać, że troszeczkę mnie zawiódł, bo cena podobna do mikrofonu Boja, natomiast dźwięk moim zdaniem. On jest dość szczegółowy, on jest dość wierny, ale czegoś mu brakuje. Nie jest tak ocieplony jak w przypadku mikrofonu BOYA. Zbiera nieco gorzej, i tutaj trzeba będzie jeden, jak i drugi zresztą nieco podbić w programie, tak żebyście cokolwiek w ogóle słyszeli. Moim zdaniem, do takich rozmów przy grach to on faktycznie będzie się nadawał. Natomiast, jak chodzi o rejestrację dźwięku, typowo właśnie na urządzeniach mobilnych czy na kamerze, to lepiej wypada zdecydowanie. I to nawet nieco tylko droższy mikrofon Boya BY-M1. Osobnym filmem zakończę tak naprawdę test tego mikrofonu w porównaniu z Almanem ZM1, gdzie tak naprawdę te mikrofony są dedykowane do tych samych zastosowań, ale dość znacznie różni je cena, bo mikrofon Zalmana kupicie za około 20 zł. Ja go muszę dopiero kupić, dlatego nie ma go jeszcze w tym teście. Natomiast mikrofon Szarkuna około 50 zł. Zobaczymy, czy ta dopłata będzie warta różnicy, czy może okaże się, że taniutki mikrofon Zalmana po prostu zmiecie Szarkuna z powierzchni. A ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.